Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. Ponad 100 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jest rok 1760. W Europie trwa wojna siedmioletnia, a na brytyjski tron wstępuje jeden z najdłużej panujących monarchów, Jerzy III, zwany też Szalonym Królem. W tym czasie w Polsce w Koszutach powstaje ten przepiękny szlachecki dwór. Dziś to jeden z nielicznych, tak dobrze zachowanych do naszych czasów, typowych dworów polskich z XVII-XVIII wieku, w którym bez trudu znajdziemy klimat tamtych czasów. Dwór został wybudowany w 1760 roku dla Józefa Zabłockiego, podczaszego poznańskiego. Do 1939 roku Koszuty należały do jednej rodziny, której członkowie, w wyniku zawieranych małżeństw i dziedziczonych spadków, stawali się kolejnymi właścicielami wsi. Wśród nich byli m.in. Rekowscy Herbu Wantoch i Kosińscy Herbu Rawicz. Dwór w Koszutach dziś uchodzi za prawdziwy wzorzec szlacheckiego, typowego dworu polskiego. Czym sobie na to miano zasłużył? Swoją architekturą. Jeżeli kiedykolwiek, jakiegokolwiek Polaka się spytamy, jak wygląda polski dom, to najczęściej będzie to właśnie ten obraz. Widzimy w centrum trójosiowy ryzalit, zwieńczony okazałą wystawą dachową z takimi pięknymi spływami wolutowymi. Oraz korpus budynku po obu stronach, po dwoje okien i drzwi. Lub mogły być też trzy okna. Przez te stulecia niewiele się zmieniło? Główny rdzeń tego obiektu jest taki, jaki był. Ten dwór posiada narożne alkierze. Miały symbolizować charakter obronny budynku. Oczywiście nigdy nie był obronny, no ale przecież w środku mieszkał rycerz, więc powinien mieć coś takiego, co kojarzyłoby się z zamkiem. Oglądając wnętrza tego dworu, no, na próżno będziemy szukać kuchni. Tak. A coś chyba jednak szlachecka rodzina jeść musiała. Oczywiście dwór nie jest duży, bo on w sumie razem z tym mieszkalnym poddaszem ma około 600 metrów kwadratowych. To nie jest dużo. My mamy mieszkania dużo mniejsze, no to nam się to wydaje duże, ale w tamtych czasach tak nie było. Przy tradycyjnym gotowaniu kuchnia musiała być dosyć spora. Najczęściej składała się z kilku pomieszczeń. Prostym rozwiązaniem było umieszczenie kuchni w budynku sąsiednim, czyli w oficynie. Zastanawiam się, jak w środku mroźnej zimy wpływało to na temperaturę podawanych tak, dań. Tak, oczywiście. Jadano rzadko i najczęściej letnie albo zimne. Tak, no nie było im łatwo. Natomiast rekompensatą była kawa, która była przygotowywana zawsze na miejscu i zawsze była gorąca i zawsze w każdej ilości. O szlacheckim pochodzeniu właścicieli świadczył nie tylko piękny i zadbany budynek, ale także jego wyposażenie. Gromadzone przez domowników przedmioty były swoistą manifestacją zamożności i dobrobytu. W dworku w Koszutach odtworzono 6 pokoi. Jadalnię, pokój gościnny, salon, pokój pani, pokój pana i pokój dziecięcy. Meble importowane z zagranicy wypełnione były drogim fajansem. Ściany zdobiono kołtrynami, malowanymi płótnami sprowadzanymi najpierw z Włoch, a potem między innymi z Gdańska. Dwór w Koszutach był zamożnym miejscem? Dwór jest wielkopański. Wielkopolska była zamożna i rzeczywiście tą gospodarką dobrze stała w większości majątków. Dlatego też ten dwór ma większy wymiar. Jest piętro. Co w takim wielkopańskim dworze wypadało mieć? Duże wrażenie robiło urządzenie tego dworu z gustem. No, na bogato, co tu dużo mówić, w jadalni na przykład taką ważną rzeczą było, żeby na ścianach pokazać swoich przodków na portretach, w towarzystwie których można było spożywać śniadania, obiady. Bardzo ważny zawsze był kredens, żeby pokazać się właśnie od strony tego, na czym jadamy, czyli całe zestawy obiadowe na przykład. Jesteśmy w salonie owalnym, to było takie prawdziwe serce dworu? Tak, salon był prawdziwym sercem dworu. Tutaj odbywały się takie najważniejsze uroczystości rodzinne, tutaj śpiewano kolędy. Potem był też czas karnawału, ten najpiękniejszy czas, gdzie szczególnie panny na wydaniu mogły pokazać się w najpiękniejszych kreacjach. No i była okazja, żeby tego kandydata na męża ułowić. To życie towarzyskie, rodzinne, one
zawsze skupiało się w domu, czy czasami wychodzono na zewnątrz? I w domu, i na zewnątrz. Gdy były siarczyste zimy, to oczywiście wszystkich jednoczył na pewno salon, kominek i ciepły piec. Natomiast kiedy pojawiały się już ciepłe miesiące, szczególnie te piękne miesiące majowe, w których no tutaj euforia śpiewu słowików, i te słowiki zachowały się do dnia dzisiejszego, to nie było nic lepszego od romantycznego spaceru po parku. Jak dobrze poznać i zrozumieć realia życia szlacheckiego dworu sprzed 200 lat? Można oczywiście zmierzyć się ze wspomnieniami szkolnych lektur Elizy Orzeszkowej czy Marii Konopnickiej, ale to rozwiązanie raczej powszechnego entuzjazmu nie wzbudzi. Na szczęście jest o wiele prostszy sposób. Wystarczy przyjechać tu i zobaczyć dwór w Koszutach, do czego wszystkich serdecznie zachęcamy.